Witam, zagrajmy dalej w Celtic Tales. Czas dokonać najazdu z dwudziestki, ponieważ dwudziestka ma aż 7 bohaterów i jest bezpieczna z każdej strony, więc oni mogą zaatakować. Tymczasem my chyba już wysłałem wszystkich na poszukiwania, tak? Tak, dobrze. W takim razie wciśnijmy End. Jeszcze może zobaczyć to? Dobra, End. I bardzo dobrze się stało, że się ta prowincja włączyła, albowiem teraz sobie obejrzymy, jak stoją nasi bohaterowie. No cóż, nie są oni zbyt wypoczęci, dlatego położymy ich wszystkich spać. Jak widać, komputer, gdy oddamy prowincję pod jego kontrolę, skupia się raczej na rozwijaniu farm. Niezbyt to fajne, tym bardziej, że na przykład mógłby te budynki pobudować. No ale cóż, komputer ma, jak widać, głupie priorytety. Jakieś itemy tu są? O, maczuga tu jest. Kto się może dostanie? Na przykład... Nie, ty już masz. Kto tu jeszcze jest wojownikiem? Nikt. Dobra, no to dostanie ją. Ty już masz jakiś przedmiot. Ty? No każdy już ma. Dobra, to niech leży ta maczuga. Zostawi ją w spokoju. Kurde. Drewniana pała, no. Tutaj dalej składam trybuty, tak? Z tego co pamiętam. Nie delegate. Tribute. Falias. Nie. Przypodobuje się plemieniu o nazwie Dyfed. Tak, żeby mógł przejąć nad nim kontrolę. W sposób pokojowy, oczywiście. No. Dobra. Teraz tak. Tutaj, jak widać, nagromadziliśmy dość sporo drewna. Zaraz. Przyjrzymy się jeszcze tutaj, czy ktoś nie trenuje na darmo. Zdaje się, że nie. Tak więc moglibyśmy w sumie też kogoś wysłać. Tylko pytanie, czy to się będzie możliwe w tym momencie. Trzybiec. Na przykład tutaj, do Faliasów. Dlaczego nie? Kto ma najwyższy karm z nich wszystkich? Jak widać, król. Ale może znajdzie się ktoś inny. Ci bardowie, kurde, niby są bardami, a mają taki niski tutaj współczynnik właśnie karm. O, ten ma dość dużo. No to ty pójdziesz, panie. I zaniesiesz im, nie całe drewno, zaniesiesz im 4500. O! Yes! On będzie tam trochę szedł i później jeszcze będzie trochę wracał, ale nic nie szkodzi. A zatem, skoro on poszedł z naszym drewnem, to ktoś musi go zastąpić teraz. Moment. Rozwijajmy domek, może co? Wioskę. End. I wy tutaj teraz. Już się wyspaliście, tak? Dobrze. No to wojna. Nie. Nie mogę zrobić wojny, ponieważ nie wiem, co tam w tej prowincji. No właśnie. Juliodo. Ty się dowiesz. Czemu ja jej wcześniej nie wysłałem, no? Dlaczego? Trenuj. Nie mogę tutaj trenować, bo to nie jest otwarta przestrzeń. Ty też. Będzie sobie raz. Cóż za ekscytująca podróż. Dyfedowie lubią nas bardziej teraz, tak? Tak, 46, ale wciąż niestety za mało.
dlatego będziemy ich dalej obdarowywać. Wszystko. Teraz, kto tam pójdzie? Ciągle zapominam, kto tu jest najlepszy. Ten, tak? Jarmuid, no dokładnie. 300 zabierze. Dobra. A wy dzióbcie dalej. Wszystko ma być wyczyszczone. Drewno też. No, ty śpi. Ja u snach powrócić. Grupa ludzi odwiedza twoje ziemię. Czy chcesz ich przyjąć? Tak. Jestem władcą i witam was. Jeżeli chcecie tutaj zostać, możecie się przy nas przyłączyć. Przyrzekłem ochraniać życie mojego ludu. Czy możesz zagwarantować ich bezpieczeństwo? Persuade, przekonaj. Mogę ci dać moje słowo, to wszystko. Musimy pokonać Balara. Dobra, przyłączę się do ciebie. Co zyskaliśmy? Na pewno nie żadnego bohatera. Ponieważ ten gość tutaj nie pojawił, który z nami rozmawiał. Być może po prostu dostaliśmy kopa tutaj do folk statystyki. To jest możliwe. Dobra, zobaczmy jak coś się prezentuje. Finvara. To jest władca, tak? Finvara. A ten Konkobar to też jest władca, tylko już został podbity. Najwyraźniej. Dobra, wy tutaj sobie będziecie spokojnie siedzieć na razie. Wszyscy. Przegląd. Dobra. I można kończyć. End. Teraz wy. Wy jeszcze nic nie wiecie, tak? Dobra. Rozumieć. A co ty, możecie trochę poćwiczyć jeszcze? Ty się pojawiacie. Nie, znowu ten bard. Po co mi on? Tutaj end. Tak, ja się finem nie ruszę z miejsca, dopóki Ludy nie wróci ze swojej wyprawy. O nie. Zapłacę im. Nie mam wyjścia. 10 tysięcy. To nic coraz więcej zabierają. Ale dostaliśmy podarek przynajmniej. Helmet. Zobaczmy co daje nam ten helmet. Helmet plus 20 arms i plus 20 dexterity. Dobry przedmiot. Dlatego dostanie go władca. Ale są lepsze przedmioty niż ten hełm, dla wojownika przynajmniej. Natomiast co ja tak właściwie zabrałem? Znaczy co miał wcześniej? Zobaczmy. Give item javelin, tak? Dobra. Ty co masz? Club. No to daj, dostaniesz javelin w tym momencie. Javelin. Już masz 91. Natomiast ty u znaku dostaniesz ten club. Club rotation. Tak. Dobra. No to dziwiemy drewno. I end. Rodruban tam siedzi, tak? Czyli plemię Luga. Obejrzmy. Obejrzyjmy. O, jest tam Lug nawet i dwóch czempionów masz. Aż. Tylko. A to oznaczać może tylko jedno. Wykurzymy to stamtąd.
Jest. Jeszcze porównajmy. Kulioda ma więcej karm, to może ona pójdzie tym razem jednak. I znowu przyjęli trybut, dobrze. Kto tam siedzi w namiocie? Cedit. A i tak bym przekonał, żeby się tam przełączył, prawda? Jeszcze. Niestety nie. Pomimo, że ma poziom mniejszy niż ludzie w tej prowincji, ale... No cóż, przywódca tutaj jakby przeważa. Zobaczmy, jak się teraz sprawa prezentuje. Nie ta postać, nie ten doradca. Ten. David, 64. Coraz bliżej. Coraz bliżej osiągnięcia naszego celu, czyli podniesienia tej wartości do 100. Albo do wartości przynajmniej bliskiej 100. No to wyślemy ich jeszcze raz. Po pierwsze Diarmuid. Po drugie Kukulain. Okej. Wciśniemy End i powinna się zacząć bitwa. Z której oni uciekną. Ale ja wiedziałem, że uciekną, tak więc spokojnie. Dobra. I teraz trzeba kogoś wysłać, żeby zrobiły nam eksplorację, prawda? Dobra. O tej prowincji coś wiemy? Niestety nie. A mi się wydaje, że oni się tam wycofali właśnie. Bo uciekli na zachód, prawda? W tamtą stronę było widać. Dobra. Ty odpocznij, doszednie. Ty się trenuj dalej. Ty też. Ty tam możesz, nie wiem, krów doglądać na przykład. Ty też się trenuj. Jaki ma przydomek? Aha, biała skóra, dobra. No i cóż, w tym filmie raczej nie wydarzyło się nic zbytnio ciekawego. Ale należy go zakończyć, tak więc do następnego.